Cześć kochani, witam się z wami w niedzielny poranek. W zasadzie to jest południe, bo ja teraz mam to okno żywieniowe i jem od południa. A mówię to dlatego, że jem śniadanie akurat. I chciałam wam pokazać, jak wygląda moje takie niedzielne keto śniadanko. Akurat Wiktora dzisiaj nie ma, bo zwykle jemy razem, ale dzisiaj pojechał do swoich rodziców, do Wadowic. No i sobie spożywam sama, zaraz się też wybieramy oczywiście jak wróci, bo na imieninowy obiadek się wybieramy do restauracji. No ale to po południu, a teraz pokażę wam co tutaj jem. O, widać. Sałatka, pomidor, młody szpinak, sałata rzymska, uwielbiam rzymską. Jest awokado, pół awokado. Trochę fety i odrobinkę cheddara i wszystko to polane obficie oliwą, bo słuchajcie, oliwa z oliwek to jest jedna z najlepszych rzeczy dla nas w naszej diecie. Kupuję oczywiście bardzo dobrą oliwę z oliwek, jakościową, taką extra virgin, ale taką sprawdzoną, żeby to miało wszystkie, wiecie, wszystkie elementy, które powinno mieć. No i to jest takie pyszne, słuchajcie, jest takie dobre jak wygląda. No i trochę sobie wzięłam też makreli w pomidorach. Ja staram się nie jeść puszek, ale wiecie, czasem uważam to za mniejsze zło zjeść tą rybę z puszki, jednak jest to ryba mimo wszystko. Lubię makrele też, lubię też tuńczyka. Tuńczyk i makrela są takie dwie rzeczy, które jem z ryb w puszkach oczywiście. No i oczywiście, że kawa z odrobiną śmietanki musi być. Kawa zawsze, dwa razy dziennie, a nawet czasem wieczorem piję kawę. Bardzo, bardzo smaczne to jest, więc będę się zabierać. Za chwilę przełączymy się dalej. Pokażę wam też, co ugotowaliśmy ostatnio, takie keto burgery. Wstawiałam je w relacji też. Piekliśmy bułeczki z przepisu. Wiecie co, że nie pamiętam z czyjego przepisu, ale jak sobie przypomnę, to wam wstawię tam linka do tego przepisu. Bardzo dobre te bułeczki. Tam w skład tych bułek wchodziła mąka migdałowa, trochę babki jajowatej, oczywiście jajka, start grana padano i proszek do pieczenia i chyba tyle w sumie. Tak, i to się czekało tam, aż trochę napiją się te składniki, połączą się i się lepiło takie kulki i normalnie pieczemy jak bułeczki. I powiem wam, że no wiadomo, że nie jest to pieczywo z pszenicy, ale naprawdę bardzo, bardzo dobre te bułeczki wyszły. Zobaczycie za chwilę przebitkę, jak je tam piekę i potem jak te burgery już wyglądały, ale burgery były pyszne. Oczywiście takie burgery wołowe, ja jem raz na rok. Wołowinę, wieprzowiny w ogóle nie jadam. Wołowinę jem bardzo rzadko, ale no tym razem się skusiłam, stwierdziłam, że no jak burger to burger, musi być. Chociaż powiem wam, że zdarzało mi się robić burgery, przepraszam, coś kotek tam chodzi, rozproszyłam się. Zdarzyło mi się robić burgery z tego ciemnego mięsa indyka i są też bardzo dobre, także jeśli nie jecie ciemnego mięsa, czy też tak jak ja się staram unikać jedzenia mięsa ze ssaków takich większych, w ogóle ze ssaków, no to drobiowy taki z tej ciemnej części indyka jest też naprawdę bardzo, bardzo dobry, jest niezły. Jak się jeszcze fajnie przyprawi, można zrobić taki trochę podrasowany z cebulką w środku i dobrze popieprzony, to jest naprawdę super. No i pokażę wam jeszcze, jaki deser zrobiłam, to za chwilę. Deser jest po prostu przepyszny, deser keto oczywiście, czyli na bazie erytrytolu i serków. Idziemy dalej. Jestem już po śniadanku. Pokażę wam teraz przepyszny deser na bazie mleczka kokosowego i mascarpone, który jest zrobiony z erytrytolem i na wierzchu są pyszne owoce. Jest naprawdę przepyszny, tylko musi być w lodówce. Teraz już tak troszkę gorzej wygląda, bo siedział dobę w lodówce. Troszkę to tak przesiąkło sobą, ale jest bardzo, bardzo smaczne, słuchajcie. Zrobiłam troszkę na za dużej blasze, zaraz to zobaczycie. To jest ten deserek przepyszny. Aha, i zapomniałam powiedzieć, że są jeszcze w nim nasiona chia. Wrzuca się je do tej masy, zanim ona w lodówce stygnie, ale naprawdę jest to rewelacyjne, bardzo wam polecam. Dobra. Słuchajcie, korzystam z okazji, że jem sobie to ciasteczko teraz, żeby wam coś powiedzieć trochę.
o tych moich kulinarnych wszystkich wyzwaniach teraz, bo powiem Wam, że oczywiście jedzenie zdrowe jest drogie, wiecie, przy dzisiejszych cenach kupowanie dużej ilości warzyw, oliwy z oliwek i takich rzeczy, które naprawdę są zdrowe, no jest wyzwaniem finansowym, ale powiem Wam, że ja mam takie podejście, że nie warto oszczędzać na zdrowiu. Wolę zjeść mniej, a czegoś naprawdę jakościowego. Wolę zjeść dwa posiłki dziennie, niż się nawpychać. Naprawdę warto o siebie zadbać, a tak ostro wzięłam się za siebie. Zaraz Wam pokażę też mój sprzęt do ćwiczenia, bo też ćwiczę ostatnio dosyć tak regularnie. Ale moje ćwiczenie, zaraz Wam powiem, na czym polegają. No i po prostu wzięłam się po zimie za siebie, bo się bardzo zaniedbałam w zimie. Zdrowotnie i no i tak fizycznie też. I no nie warto tego robić, bo później jest dużo pracy ze sobą. Ale nie chodzi tylko tu o wygląd, prawda? Tylko chodzi o zdrowie, o to, żeby się dobrze czuć, żeby mieć energię do robienia tego, co chcemy robić i do życia po prostu. A no, zła dieta, jedzenie w dużej ilości tych białej mąki, cukrów, opychanie się i takie folgowanie sobie pod byle pretekstem. No wiadomo, że czasem każdy ma słabość. Mi się też zdarza nawet teraz raz na jakiś czas sobie trochę pofolgować. Ale to naprawdę od wielkiego dzwonu. Natomiast na co dzień to nie warto, bo to na dłuższą metę nie popłaca. I, no i rujnujemy sobie zdrowie, rujnujemy sobie samopoczucie. A dlaczego się tak też zaniedbałam w zimie? Wiecie co, byłam bardzo przepracowana, bo nie ukrywam, że ja bardzo dużo pracuję na różnych poziomach, w różnych obszarach. Czasem mi się zdarza, że do 11 w nocy jeszcze coś robię z pracą, i stąd też moja decyzja, żeby przejść na pół etatu w szkole, bo miałam do tej pory etat cały, no i próbowałam też robić tego vloga, próbowałam robić te wszystkie rzeczy ze sklepem i prócz tego jeszcze działalność w teatrze. Jest to naprawdę bardzo intensywny tryb życia i po prostu nie miałam czasu, żeby porządnie zjeść, żeby zająć się swoim zdrowiem, żeby poćwiczyć, żeby zadbać o swoją, chociażby nawet o swoją urodę i po prostu no naprawdę zaczęło to być widać, ale przede wszystkim zaczęłam to czuć, to jest najważniejsze. Zaczęłam się źle czuć, zaczęłam się czuć ociężała. No i zaczęłam się źle ze sobą czuć. No i to też nie jest dobre, bo wiadomo, każdy człowiek ma inną budowę, jeden jest szczuplejszy, drugi ma grubsze kości, ale jak naprawdę o siebie zadbamy, jak jemy to, co jest naprawdę dla nas dobre, z takim poczuciem, że dajemy sobie to, co najlepsze, no to jednak jest różnica. Wtedy możemy wyglądać na tą i być tą najlepszą wersją siebie i chyba o to chodzi, bo ja wychodzę z założenia, że ciało to jest świątynia duszy, świątynia człowieka, jakby jest naszym... Trzeba szanować ciało po prostu. Ja uważam, że ciało, jakbyście to nie nazwali, czy Bóg, czy kosmos, czy jakaś opatrzność nam dała to życie w tym ciele, nie po to, żebyśmy je rujnowali i nie dbali o to. To uważam, że to jest brak szacunku. Wręcz nawet posunęłabym się do tego, że to taki trochę brak szacunku do takiej boskiej istoty, która gdzieś tam jest w nas odzwierciedlona. Więc może to są mocne słowa, ale ja to tak widzę, ja to tak czuję, może bardziej nie widzę. No i dlatego uważam, że trzeba o siebie zadbać, że trzeba jeść najlepsze rzeczy, mniej, bo też ilość jedzenia, to praktycznie wszystkie systemy filozoficzne i religijne to powtarzają. Ilość jedzenia też ma znaczenie i obżeranie się nie jest ani dobre, ani zdrowe dla nas. Więc ograniczyć ilość jedzenia, a kosztem jakości tego jedzenia, tego, żebyśmy naprawdę dawali sobie dobro, po prostu dobro. No i dlatego też mój dobry deserek, bez cukru, ale za to z owocami, z nasionami chia, a naprawdę jest przepyszny dzisiaj. No i dlatego te ćwiczenia i to wszystko. Wiecie co? I są efekty, naprawdę, bo owszem, jeszcze ja nie robię drastycznej diety, która spowoduje, że spadnę 10 kg w dół, zresztą nie chciałabym wcale, ale stopniowo to idzie w dół i
stopniowo mam coraz lepszą formę, bo też ćwiczę, coraz więcej siły. No i też przejście na to pół etatu w szkole pomoże mi to wszystko trochę pozbierać bardziej do kupy, wiecie, bo uczenie dzieci jest fajne, ale jak zaczynasz odczuwać frustrację i nie masz na to siły, no to już nie jest dobrze. To nie jest ani dobrze dla ciebie, ani dobrze dla dzieci, które uczysz, dla młodzieży, którą uczysz, bo nastąpi po prostu wypalenie, nastąpi ta frustracja i to jest najgorsza rzecz, jak nauczyciel jest sfrustrowany, znudzony i nie ma siły na to, co robi. Ja uważam, że lepiej robić mniej, ale za to dawać najwyższą jakość, bo ja naprawdę myślę, że mam czego nauczyć młodzież i myślę, że też młodzież mnie lubi, mam nadzieję, ale chyba tak. I uważam, że trzeba mieć na to siłę. Nic na siłę. Nawet kosztem, no niestety, zmniejszenia pensum i zmniejszenia też wypłaty, no niestety. Ale za to teraz mogę więcej zająć się tą misją, czyli ulepszaniem świata, ekologicznym działaniem, stylizacjami, ściuchami i tym, co tak najbardziej życiowo mnie cieszy i co daje mi też tą energię. No. Ale oczywiście uczenie w takim właśnie trochę ograniczonym bardziej zakresie też jest bardzo satysfakcjonujące i no jest bardzo potrzebne też. To też jest rodzaj misji, można powiedzieć. Także kochani, po tej tyradzie przejdę już dalej. Czyli... Cześć kochani, dzisiaj robimy burgery. Burgery wołowe. Takie prawdziwe burgery w sensie. Ale z bułkami keto. No i to chciałam Wam pokazać. Robimy bułki keto z przepisu. Podam Wam tam stronę na ekranie, przebitkę strony. Taka dosyć znana kulinarna vlogerka. I teraz odwrócę i Wam pokażę, bo bułeczki bardzo fajnie rosną. Jest dużo nadziei w tych bułkach. Bo naprawdę są spoko, daje się jajko. Trochę grana padano startego, mąkę, czyli po prostu starte migdały, jakąś tam babkę jajowatą. No i jestem bardzo ciekawa. Patrzcie, bardzo, o Jezus, uderzyło w ten. Niestety, jak fajnie rosną bułeczki. Takie spore bułki do burgerów to będą. O, mam nadzieję, że będą pyszne, zobaczycie już gotowe burgery. Moi drodzy, zobaczcie, bułeczki wyszły takie, trochę bardziej płaskie niż w przepisie oryginalnym, ale to tylko dlatego, że nie wiem, czy nie z proporcjami pomyliła Pani w przepisie, bo u niej po dodaniu wszystkich składników w tych proporcjach wyszło gęstsze to ciasto, mimo że czekałam tyle minut, ile tam radziła odczekać, to te wyszły bardziej płaskie, ale są puszyste, trzeba je odstawić na taką kratkę, o. Żeby trochę odparowały. Nie trzeba ich przekrawać oczywiście do tego celu, ale my już przekrawamy ze względu na burgery. No i wyszły super, słuchajcie. I teraz uwaga, uwaga. No i teraz to już jest gotowy burger. Patrzcie. Cheddar, wołowina, sałata, pomidor, sosy. Myślę, że będzie super, zaraz Wam powiem. Pyszne keto burgery, bułeczki keto, bardzo pulchniutkie, wołowina, cheddar, fajne domowe sosy i warzywa. Pyszne, kochani. Chcę Wam pokazać dzisiaj unboxing takiego zestawu od marki Raypad, który kupiłam sobie do czyszczenia domu wodą, czyli używamy tego, co jest w tym pudełku oraz po prostu wody. I to naprawdę w dodatku oszczędnie używamy wody, bo duże powierzchnie, dużą ilość powierzchni można wyczyścić za pomocą jednego zamoczenia. Trzeba po prostu zacząć od najczystszych miejsc i iść w kierunku bardziej zabrudzonych. Jestem ciekawa, jak się to otwiera, ale już chyba widzę w ten sposób. No i super.
Każda z tych szmatek ma inne zastosowanie. Nano Silver Technology. Czyli jest to antybakteryjne. Jest to bardzo mocno wchłanialne. Można to prać i używać bardzo długo. Po zużyciu którejś szmatki można ją też wymienić za pół ceny potem. Zobaczcie, jest kilka tych szmatek. Można sobie jedną przeznaczyć do łazienki, jedną do kuchni na przykład. Niektóre zbierają wodę, niektóre wchłaniają rzeczy. To różne mają zastosowanie. Zobaczymy, są też mopy i takie szmatki, ścierki, które można używać do ścierania dużych powierzchni, na przykład takich okien jak moje. No także zobaczymy. Jeszcze tutaj jest mop oraz instrukcja. Jest też taka Sunbeam Optic Wipe i to jest do różnych szklanych, małych powierzchni, ekranów i tak dalej. Całą instrukcję, jak to się używa. Super. Słuchajcie, pokażę Wam teraz do czego co jest. To jest myjka do okien. Tutaj ma ściągaczkę. To ta guma to ściąga. To się nasącza dosyć mocno wodą i to bez żadnych środków myje bardzo, bardzo skutecznie. Potem Wam postaram się to pokazać. No, w każdym razie bardzo szybko myje się okna. Rękawice są do czyszczenia brudnych powierzchni, czyli namoczamy raz porządnie, a później tą rękawicą można całą kuchnię przetrzeć, kończąc na piekarniku za jednym zamoczeniem. Oczywiście no, zależy jak bardzo brudną się ma kuchnię, myślę, ale jeżeli ktoś na przykład dawno nie sprzątał, to pewnie tak będzie, że trzeba będzie dwa razy. Więc u mnie jedna rękawica będzie do rzeczy sanitarnych, czyli do łazienki, druga do kuchni. Będą one trzymane gdzie indziej. To można trzymać na bieżąco w kuchni i w łazience, bo te to raczej będę trzymać sobie w szafce po wysuszeniu i po wypraniu, a to tak do sprzątania na co dzień. Czyli po prostu to jest do powieszenia w kuchni i to są takie do brudnych powierzchni rzeczy. Tutaj są mopy, ale też można to używać na uchwycie od mopa właśnie do na przykład do okien. I tak, te białe, to jest znowu do brudnych, to jest do takich bardziej wilgotnych, powiedzmy, powierzchni. One się trochę różnią tym włosem. One są już wyprane oczywiście. To jest też na wilgotno, czyli to nie jest na mokro, żeby mocny brud czyścić, tylko raczej właśnie do takiego przecierania powierzchni, które nie mogą być namaczane, bo to można dobrze wyrząć, są bardziej miękkie, można je mocno wykręcić. Tak samo ten mop właśnie można już tak do sucha prawie, że podłogę wycierać. No i teraz te nano ściereczki, które dezynfekują i myją, to jest do ekranów, okularów, telefonów. Te dwie będą właśnie do kuchni, łazienki, do sucha, do wycierania. Albo w ogóle na sucho też można przecierać. A to jest taka duża szmata, która właśnie może być do okien, do wycierania na sucho. Można przecierać po umyciu tą rękawicą, na przykład tą ściereczką i jest suchuśko. Za jednym razem wyciera. To już akurat sprawdzone jest. No i nawet można podłogę, ale ja tego raczej do podłogi nie będę używać, bo do podłogi są mopy. A ten praktycznie do sucha wyciera. I to jest do ścierania kurzów. I na przykład można sobie wytrzeć kurz z całej podłogi tym i potem wrzucić to do prania. A to do mebli. I do różnych akcesoriów, do ściągania z przedmiotów codziennego użytku. Natychmiast wszystko wchłania w siebie, cały kurz. No i będziemy testować. A, i to moja rękawica jeszcze do peelingu i do mycia ciała. I ta rękawica jest po prostu rewelacyjna, bo już ją używałam, peelinguje, też poprawia krążenie skóry i tak dalej. No, słuchajcie, no to teraz test. Zaczniemy od tej małej ściereczki do ekranu, bo mam bardzo brudny komputer, a specjalnie ostatnio tak nie sprzątałam na bieżąco, bo chciałam wypróbować ten system już po unboxingu. Naprawdę, tutaj możecie dobrze nie widzieć, ale naprawdę jest mega to brudne. Spróbujemy to doczyścić. No to
tutaj tak tylko delikatnie, ale widzę, że wszystko schodzi. Wszystkie plamki brudu, jakieś kropelki, które zostały. Na szczęście nic się nie dzieje. Ekran jest niedotykowy, więc można ekran całkiem przejechać. No, ekran idealnie wyczyszczony. Niestety nie zobaczycie tego, ale naprawdę jest. Jest po prostu lustro. Może ten, o, widać. Pięknie. Dobra, okej. Okay. Jakieś inne ekrany jeszcze w domu spróbuję tym poczyścić w takim razie. I lustra, bo to też będzie dobre do luster. O, za jednym razem. No to teraz test tej rękawicy do brudu. No, tutaj będzie wyzwanie, bo jak niektórzy mówili, że mam brudną kuchnię, ale teraz to ona jest brudna, bo o, patrzcie, kuchenka, wszystko jest wypaćkane. Nie będę Wam pokazać godziny czyszczenia całego domu, ale miejscami takie, jak to działa. O, sobie tutaj wyszorujemy te takie tłuste i brudne miejsca. No, no dobra, ojejku, bardzo brudna rękawica jest. No, bo ja tak jak mówię, specjalnie zostawiam, zmówiłem teraz tą kuchenkę, ale kuchenką jeszcze przejadę, kuchenkę przejadę potem na końcu jeszcze tą rękawicą do suchszych miejsc. Ale już widzę, że to po prostu natychmiast wchłania, o Jezu, natychmiast wchłania ten brud, który jest na kuchence. Tu spadły palniki, zdejmijmy je. Trzeba tylko śmieci. No, masakra. Tam jest napisane, że te włókna mają jakieś 3 warstwy. Ten brud wchłania się do tej środkowej warstwy. Ta zewnętrzna zostaje czysta. Przez dłuższy czas, oczywiście, nie bez przerwy, ale do pewnego momentu, więc dlatego można więcej powierzchni wyczyścić. Czyścić za jednym zamoczeniem i też nie marnując w ten sposób wody, prawda? Nie trzeba co chwilę tego płukać po prostu. No dobra, słuchajcie, bardzo ładnie to wyczyściło. Później właśnie trzeba jeszcze to wysuszyć, moim zdaniem, ale oni tu mówią, żeby dalej lecieć tą rękawicą, bo to jest ta nanotechnologia, nanosrebro i to, o, tutaj można zobaczyć, patrzcie, ja miałam taki, o, tutaj widać, że jest brudne, z takim osadem i osad na ściankach. Zobaczymy zaraz. Aha, no i nic nie zostaje rzeczywiście. Brzeg, zobaczmy. Tutaj trzeba dać na takie zacieki z kamienia, jak tu są, to trzeba dać cytrynę. Tam jest napisane, żeby pokropić to cytryną normalnie i potem dopiero przejechać tymi nanościereczkami. Tak. Dobra. To damy tu. No to się ładnie... Aha, jeszcze nie wyczyściłam sitka. Dobra. Sitko też spróbujemy. Okej. No, pięknie. Powiem Wam, że super. To teraz przyniosę to i oczyścimy to. No, szybę z tej strony przynajmniej. Jutro będę mieć z drugiej, bo dzisiaj nie mam czasu na to. I zobaczcie, powiesiłam sobie tego ślicznego pogódka po moim dziadku. Strasznie fajnie to wygląda. Tutaj w mojej szafce tej pod schodami mam pralkę. Właśnie zrobiłam sobie półkę wyłącznie na te, widzicie, wyłącznie na te szmatki. Tutaj będą wszystkie i od mopa, te czyste rękawice i tak dalej, i tak dalej. Później też dostanę jeszcze proszki do prania eko, które też będą gdzieś tutaj. Tam mam takie rzeczy, które mi jeszcze zostały z chemii, typu nawozy do kwiatów. No niestety, spec do rur, ponieważ zdarza się, że coś się zatka. Jelp, proszek do prania. No,
a kupiłam sobie jeszcze takie coś do powieszenia tego mopa, właśnie Raypad, który jest bardzo fajny, ma tutaj takie bardzo ruchomą głowicę. Kupiłam sobie taką półkę na żelazko specjalnie, bo za bardzo nie miałam co z żelazkiem zrobić, kiedy było ciepłe. No a teraz mogę go tutaj bezpiecznie na tej metalowej półeczce, która nie dotyka do ściany. Słuchajcie, chcę Wam od razu pokazać, bo specjalnie stawiłam bardzo brudną wannę. Naprawdę jest bardzo brudna. Po kąpieli i po praniu różnych rzeczy, nawet butów między innymi, bo musiałam wymyć trochę butów. Zostawiłam sobie jeszcze jedne, żeby wypróbować te szmatki na ich podeszwie. No i zobaczymy teraz bez chemii. Z samą tą rękawicą, bo ta rękawica będzie do sanitariatów ogólnie, do wanny i do łazienki, a ta szmatka szara będzie właśnie do wycierania tutaj wody w łazience i do lustra, bo to też może być do lustra w łazience. Tak, a ta jest taka, która będzie na bieżąco tutaj do ścierania, bo to jest mniejsza wersja po prostu. To jak się robi taki gruntowny porządek raz na kilka dni, żeby wymyć wszystko, kafelki i tak dalej. No to zobaczymy. No już widać, że zeszło. Widać też po tym spłucze to, co jest. Nie będę Wam pokazywać całego procesu mycia łazienki, bo to jest nudne po prostu. Ale spłuczemy to, co było do tej pory. No jest, idealnie, patrzcie. Żadnego osadu. No i to jest... idealnie czyściutkie. Technologia bardzo, bardzo higieniczna też. Tak, lepsze są nowoczesne technologie niż jakaś chemia, która niszczy środowisko i nasze ręce, nasze układ odpornościowy i hormonalny.